No i witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, sezon drugi w Fortnite już mamy. Ja się cieszę, zostaw łapkę w górę jak się cieszysz i zasubskrybuj kanał. Zobaczcie, tutaj mamy widoczny karnet bojowy. Tutaj mamy jakieś inne rzeczy agencyjne. To wam pokażę na samym końcu, przejdziemy do karnetu. Ale zanim to, chcę wam przypomnieć, że 10 osób może wygrać karnet bojowy. I co ciekawe, słuchajcie, będzie też giveaway dla wszystkich. Będzie full karnet bojowy dla jednej osoby. Zgłaszajcie się w komentarzach pod spodem. Czytajcie zasady w opisie, bo trzeba wszystko zrobić. Oczywiście, koty w sklepie, łapka w górę, no i w ogóle tak wygląda lobby, no wygląda, no tak, tak wygląda, słuchajcie, jeszcze zobaczmy tutaj, czy coś mamy, no tutaj nic nie mamy, tak, jakieś misje, faudolce, dobra, słuchajcie, po pierwsze przechodzimy do karnetu, w karnecie, po pierwsze mamy skina i to jest złoty skin na początek. Tak wygląda złoty skin. Ja wam pokażę cały ten karnet. I tak, on, ten skin można zmieniać pod różne wyglądy. Tutaj mamy skina bananka, bardzo fajny skin bananka. Mamy również coś takiego, halo, halo. Aha, czyli zrozumiałem, coś w tym stylu. Przejrzymy sobie całość, oczywiście. No tak, może niektóre rzeczy pominiemy, bo niektóre, no to wiecie, fałdolce. No i będziemy oglądać fałdolców. Tutaj bardzo fajny banan, bardzo fajne banany w plecaku. Mamy taką jakąś skórkę. Podobno będą jakieś skórki, które będą śpiewać i się cieszyć, jak kogoś zabijemy. No zobaczymy. Mamy dalej takiego gościa. Mamy taką emotkę. Tutaj się im coś chyba porąbało. To bardzo fajnie wygląda. Tutaj mamy sztandar, fałdolce. Kolejnie mamy takie coś, nie wiem co to jest. Mamy taki plecak. Takie graffiti. Nawet spoko. Aha, takie walizki. Ej, te walizki nawet spoko wyglądały. Tu fałdolce. I oczywiście mamy, zobaczcie, jakiego skina. I tu podobno mamy wybrać. Ja może kupię karnet bojowy. A, no i w ogóle tak wygląda karnet bojowy. Ja sobie kupię ten ulepszony zestaw. I mamy Deadpoola, ale kiedy go dostaniecie, zobaczycie. Okej. Okay. Ja już sobie kupiłem tutaj ulepszony karnet bojowy. I tak jak mówiłem, tutaj mieliśmy tą babeczkę. To wszystko zobaczymy. Zobaczymy sobie za chwilkę. Proszę, proszę, wszystko mi tu przelecieć. Okej, 400 fałdolców nawet dostałem. Dobra, przejdźmy dalej. Mamy tutaj karnet bojowy już po części kupiony. I gdzie my skończyliśmy? Skończyliśmy na trzeciej stronie z tym agentem. Tu zaraz będziemy wybierać stronę, po której będziemy grać. Oczywiście, tutaj mamy jakieś takie rzeczy. Mamy plecak. O, ty, ale kuzacko do Renegade Riderki pasuje. Coś takiego. Kabum. I co to jest? Aha, to jest lotnia, tak? Tak, to jest lotnia. No, już myślałem, że jakiś środek transportu. Tutaj skórka, kilof. Jak wygląda kilof? Kilof wygląda ładnie. Co mamy dalej? Mamy lotnię. No, na tych lotniach i tak nikt nie lata raczej, no nie? Mam rację, napiszcie. Tutaj może z ciekawszych rzeczy mamy jeszcze coś takiego. Aha, taki plecak, ale fajny. W ogóle fajne plecaki są w tym sezonie, naprawdę. Piękne plecaki są w tym sezonie. Zobaczmy tego gościa tutaj. O, jeszcze tu taniec był. A to jest, aha, to jest taka babeczka. A to co będzie? Dobra, chodźmy dalej. Tutaj mamy tego agenta, mamy coś takiego. To jest plecak. Tu mamy plecak, tutaj jest jeszcze taki kill-off. Tu zbieraki, bardzo fajne zbieraki. Taka lotnia. Nawet spoko. Nie będę wam pokazywał tych niektórych rzeczy, bo zobaczymy sobie najważniejsze rzeczy. To jest bardzo fajne. Nice, czyli takie śpiewane tańce już wchodzą do gry. Tutaj mamy tego agenta miał, załóżmy. Szczerze wam powiem, no... Nie do końca mi się podoba ten skin, no ale dobra. Jest pies, to i kot niech też będzie. Tyle. Chodźmy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Fałdolce, skórka na broń. Oczywiście mamy... Mamy takie coś. No to wygląda fajnie. To co to jest? O, jakie fajne. Patrzcie, jaki tu fajny plecak do Ren... Ole, piękny plecak. Ja pierniczę. Zobaczcie, tu znowu mamy zbieraki, miecze. No te miecze fajnie wyglądają. Te miecze fajnie. Chodźmy dalej. Jesteśmy na 70 poziomie. Tutaj mamy fałdolce, oczywiście jakiś efekt spadania taki. Mamy tutaj nową miejscówkę, co ciekawe. Lotnie. Spoko. Mamy również fałdolce, tutaj mamy bananka, tylko już takiego chyba eleganta. Co tutaj jeszcze będzie? No tu nie ma nic fajnego. To jest fajne.
To jest bardzo fajny skin, mi się bardzo podoba. Chodźmy dalej. W ogóle jaki tu zbierak jest kozacki. Co to? O, ale fajne, ale kozackie. Dobra. Przejdźmy sobie dalej. To wygląda w ten sposób. Tutaj znowu mamy taki zbierak. No i jesteśmy na setnym poziomie. I słuchajcie, przy tej okazji wam mówię jeszcze raz. 10 karnetów bojowych do rozdania. Zgłaszajcie się. Kod Evela w sklepie podstawowo. I zasady z opisu wykonujcie. Tak wygląda tutaj. Takie coś. Tu mamy. To jest fajne. To jest bardzo fajne. No i mamy gościa. Słuchajcie, mamy gościa, który wygląda w ten sposób. Wydaje mi się, że jest to jeden z ładniejszych skinów. I co ciekawe, w tym sezonie raczej nie będę kupował karnetu. Jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić, ale raczej nie będę kupował karnetu, bo chcę robić zadania. I mamy, przechodzimy do nowości. Słuchajcie, tutaj będziemy mieli wypisane zadania, jakie mamy zrobić. Tu oczywiście mamy całą mapę. Zobaczcie, jak sobie zbliżymy. To, no, zbliżymy, czy najedziemy to, co mamy zrobić w danym miejscu. Bardzo fajna sprawa. Mi się mega podoba. I dobra, przejdźmy, przepraszam za te dźwięki, ale po prostu, po prostu widzowie mnie zapraszają. Przejdźmy tutaj i o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Zaloguj się, nazwa użytkownika. Wyzwania tygodnia, tu będą wyzwania tygodnia dla Deadpoola. Ej, ale kozacko. Ej, super, czyli tu mamy taką kryjówkę. Wiecie, kto to Deadpool, wiecie, kto to, czy nie wiecie? Dajcie znać. Zaraz sobie to odkryjemy, słuchajcie, ja sobie tylko zrobię jedną rzecz, albo nie zrobię jej. Wejdźmy sobie tutaj i wybieramy stronę. Aha, już wkrótce, to jeszcze to nie jest, jeszcze to nie jest dostępne. Ej, te osoby, które mnie tak zapraszają do znajomych w tym momencie, po prostu poczekajcie, ja po prostu pousuwam niektóre osoby i będzie mi łatwiej dużo to nagrać. Tak, to... jest. No widzowie, no naprawdę. Czekajcie, no ja po prostu wyciszę. Opa. O nie, 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 zachowaj, zastosuj. Okej, okay. Te osoby, które dzisiaj mnie zapraszają, no będą musiały zostać usunięte, bo w takim momencie mi tutaj przeszkadzać. Chodźmy dalej, jesteśmy tutaj w agentach. Mamy coś takiego do wyboru. Mamy do wyboru jakiegoś ziomka. Akurat teraz sobie wyciszyłem całość. Ale to nic, nic się nie dzieje. Słuchajcie, oglądamy tutaj. I o co tutaj chodzi? On coś tutaj... Aha, ej kurde, nieźle to wszystko wygląda. O nie, tak nie wolno. Aha, on tylko, aha, czyli to jest jego cel. No dobra, czyli tu będziemy mieli jakichś agentów do wyboru. Słuchajcie. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale chodźmy. Słuchajcie, przepraszam za te problemy, no ale nie, czasami jak człowiek coś chce zrobić, ja wam powiem, jak człowiek coś chce zrobić, to tak się dzieje. Dobra, wracamy tutaj na tablicę wyzwań. Słuchajcie, tu mamy tablicę wyzwań i co ciekawe, ta rakietnica chyba wróci do gry i to będzie nowa broń. To z takich ciekawostek, czyli mamy tutaj zadania, tak samo. No i co my tu jeszcze możemy zbliżyć? Na karne, czyli tak, misje na dziś, tam w agentach byliśmy. Tutaj byliśmy, tutaj byliśmy, tutaj byliśmy, tutaj byliśmy i został nam skarbiec. O, to jest to. Dobra, zrozumiano, zobaczcie. Aha, czyli że będę... Ale koks. Ale kozak. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem, wszystko możemy zmienić. Fryzurę, tatuaże, rękawy, buty, kolor koszulki, szalik, malunek, kolor spodni, hełm, kamizelka. Pięknie to wszystko wygląda, naprawdę, naprawdę wszystko to pięknie wygląda, mam nadzieję, że takich skinów będzie więcej dostępnych. Czyli tak, słuchajcie, mamy tutaj karnet bojowy, który moim zdaniem jest mega kozacki. Mamy no takie lobby, które wygląda w ten piękny sposób. No dajcie mi znać w ogóle, co myślicie o tym sezonie. Ja mam 10 tysięcy V-dolców, no i tutaj mi w ogóle kolega Arek napisał, Arek, Rafa, proszę mi wysłać karnet bojowy, bo ja nie miałem nigdy. Słuchajcie, jeśli zostawicie 5000 łapek w górę pod tym filmem, to Arek dostanie ode mnie ten giveaway. No, giveaway, ten karnet bojowy. No i co, ja wam przypominam, kod Evela w sklepie, jak chcecie wygrać karnety. No i zobaczmy, czy coś nam się jeszcze tutaj zmieniło. Chyba nie, nie ma World Cupa, co ciekawe. I co ciekawe jeszcze wam powiem, będzie kolejny odcinek, w którym pokażę wam wszystkie tajemnice mapy, także czekajcie na to wszystko. No i co, to by było na tyle. Trzymajcie się, piąteczka na razie. Elo!